Ło! Sia! Witam was wszystkich serdecznie, bardzo z tej strony Chuckem w kolejnym odcinku z Five Nights at Freddy's Security Breach. Moim planem na dzisiejszy odcinek jest skończenie tej gierki FNAF-owej, bo myślę, że chyba mi dużo nie zostało. Muszę odblokować tylko jednego noda w Fazer Blaście. Przypuszczam, że Chica będzie na mnie tam czekać. I chyba będę schodził do Roxy Raceway. Also, widziałem te spoilery w komentarzach. Proszę, don't do that, okej? Okay? Byłem przez te 3 dni na wyjeździe. Nagrałem 3 odcinki z rzędu z tego FNAF-a i jak najbardziej starałem się unikać czytania komentarzy przez te kilka dni. Mam nadzieję, że sobie dużo nie zaspoilerowałem, bo część z nich przeczytałem. I też część z was zaczęła mi mówić, że Princess Quest, zakończenie z Princess Quest z Five Nights at Freddy's Security Breach jest kanonem. Jest wiele teorii, bo jak do tej pory nie spotkałem Freddy'ego, nie? Jeżeli nie spotkam Freddy'ego, to w sumie teoria z Princess Quest też może się No wszystkie te zakończenia miały... Były podobne, ale to ten true ending miał, że było trzęsienie ziemi, pożar, tentakle. I wiecie, dobra, zaczynamy grę, co ja będę, nie będę gadał. Chapter 8. Czy jestem bliziutko chyba końca, jeżeli się nie mylę. Nie wiem, ile mi to zajmie. Bo ja wróciłem niedawno pociągiem. Piję mojego, zmrożonego monstera, bo nie wiem, czy to zobaczycie. Jak widzicie, włożyłem monstera nie do tej, jakby to powiedzieć, półki w lodówce i mam kostkę lodu, którą muszę teraz wypić, więc jest ciekawie. Dobra, then. Mam kilka teraz... Pamiętam, że mam tutaj kilka nodów do zrobienia. Żeby przejść dalej oczywiście tęże strefę. Wielu z was mi też mówiło, że pomijam dużo sekretów. Też myślałem o tym, że po prostu może po skończeniu tej gierki odpocznę sobie troszkę i poszukam jakichś sekretów. We'll see, we'll do. Bo też chcę ponagrywać coś innego, chcę też sobie wrócić do swojego standardowego trybu mieszania odcinków na moim kanale. Teraz chcę po prostu skończyć tą serię. Nic innego tam wam nie wrzucać, żebyście mieli main focus na to. Na Freddy FNAF. Yes. Mało spałem, więc będę dużo pierdolił. Teleportacja. Dobra, nie mogę zdjąć tego. Pytanie, czy będzie mnie to ten frajer gonił. Oby nie. Tylko 2 nody muszę deaktywować? Czemu ja słyszę Freddy'ego w ogóle? You can do it, you something scared of? What the hell? Czy to jest nawiązanie do jednego z zakończeń? O Jezu, jeszcze ten frajer się tu pojawił. Pytanie, gdzie on jest? Jest gdzieś tu, tu go słyszę, cześć kolego! Mogę ci... tak. Blisko był złapania mnie. Tu mam to. Dobra, muszę to zrobić szybko. O ja pierdziel, nie zrobię tego szybko. No, leć tu. Dobra, security node breached. I co dalej? Jak teraz stąd uciec? Zaraz mnie cholera złapie. No ja zginę zaraz znowu. O, portal! Inhibitor! Fuck, go back, idź mnie stąd. Ty, kurna, skubany króliku pieprzony, ty. Ale... Czemu ja miałem tu mniej nodów niż w tym? Niż w Bonnie Bowling? Freddy? Czemu on ma prototyp na nodze? What? Co on tu robi? Freddy? Are you okay? Be functional. O, to chyba nie jest nasz papa Freddy. O, I'm fucked. Czemu on miał prezent w środku? To chyba nie był nasz Freddy. Nasz kumpel.
Nie rozumiem. W sensie, kinda mogłem się spodziewać, bo był pokazywany na tym, na zapowiedziach FNAF-a Ruin, ale nie ma głowy, ma prezent w środku i na stopie ma napisany prototype. A nasz Fredongo nie miał napisanego prototype, więc obstawiam, że... mieć więcej Freddy'ch w tych okolicach? Freddy? Freddy? Are you okay? O Boże, jedyny, gdzie ja mam biec? Nie dadzą mi spojrzeć, gdzie ja mam biec. Od razu mnie łapie, bo biegam w ścianę. Oj, no, w złą stronę idę. W którą ja stronę muszę iść? O, o, okej, okay. I do know the way. I have to go there. Kurna, co się z tym gościem stało? Czemu on tak wygląda? I czy to jest realny ziomek? Czy to jest nasz ziomek? Oh fuck, oh fuck. Szybki jest. Okej. Oj, Freddy, kolego. Nie jesteś sobą, gdy jesteś głodny. Okej. Teraz daj inhibitor? Okej. Uwe. Okej. O no wyjaja, nie, tylko nie te skurczy boki. Kurwi dołki małe, nienawidzę ich, nie znoszę ich, nie przepadam za nimi, nie pawam do nich sympatią. One są bardzo, ale to jeszcze bardziej ciulowymi przeciwnikami w tej grze. Wypierdoloj, pieprzona kuźwa łażąca gównianko jedna ty. Nienawidzę ich. Miałem taki ból dupy w poprzednim odcinku przez nich. Dajcie mi spokój. Dobra, muszę się dostać do Roxy Raceway, Den. W sumie to jest trochę jednoliniowe, więc nie będę się błąkał. Myślę, że to jest ten Freddy. Kurde, ja się zastanawiam, co się z tym gościem stało. Czy to jest nasz Freddy? Czy to jest inny Freddy? Bo nasz Freddy nie miał prototypa, miał głowę. W trendingu z nami uciekł. Chyba, że to... nie wiem sam, kurde, nie jestem w stanie stwierdzić, nie znam się na teoriach. Ale mam teraz dużo pytań odnośnie tego. Zbyt dużo pytań. Chyba tędy? Tędy muszę iść? Tak, tędy. Widzę tutaj śmieci, którymi mogę się wspiąć. Czy jest tu coś, co mogę zobaczyć w tej masce? Nie. Gregory, I shut down all the security nodes. I'm in the Roxy Party Garage. Am I close? Almost. There's still one node left that's keeping the underground sealed. Where? Roxy's the final node. You need to deactivate her. What? Deactivate her and save me. Save me, Cassie, please. It's so dark down here. Czemu on nagle miał taką... Something is not right here. Ale on miał pierdoloną zmianę tonu, słyszeliście to? Takie, Cassie, save me here. To jest mega. To tak mega śmierdzi teraz, że nie jestem do tego przekonany kompletnie. To mocno, ale to mocno śmierdzi. Tak na kilometr, że aż to tutaj czuję. Albo nawet na więcej kilometrów. Nie wiem, w ogóle nie zwróciłem uwagi na co. Jakiś node jeszcze gdzieś tutaj jest. Ktoś go utrzymuje. Nie no, to nie pasuje mi tutaj coś. Kompletnie. Security node'y? Żeby... Security node'y brzmią jakby miały coś utrzymywać, coś w tajemnicy przed nami, a my to dezaktywujemy. Security w sumie, nie? Co ja słyszę? Roxy? Roxy.
Cassie. Cassie. Welcome back, Cassie. You remember me? Your special day. I remember. Your special day. Do you still like carrot cake? Aww. It has been some time since I saw you last. If I remember correctly, it is on the 11th. I remember because you are number one. Twice. Aww. Have you booked your party? I'm sure your friends will show up this time. Oj, no nie gadaj, że ja muszę ją dezaktywować. Why? Czemu w taki... Czemu? I don't wanna do it. Cassie? What are you doing? Ja pierdolę. Kurwa! My robimy coś nie tak! My kurwa robimy coś nie tak, to śmierdzi! Co jeżeli te nołdy są po to, by coś utrzymać? I Gregory to tak naprawdę nie Gregory! Ale mi się to kompletnie... nie podoba. Bardzo dobrze, to twój ostatni security note. Znalazłem źródło radia twojego kumpla. Dochodzi spod Raceway. Uważaj, opuszczasz Vani Network Coverage Zone. Czy nie będę już maski w ogóle mógł założyć. A mi się to kurwa nie podoba. To śmierdzi. To bardzo śmierdzi. To mega. Mega śmierdzi. Chciałbym ją teraz przytulić, nie? Nie wiem, co powiedzieć. Ja nie wiem, co nas teraz czeka. Ja pierdolę. Sorry, że tak przeklinam. Jesteśmy w tym jednym pierdolonym miejscu. Przez co wszystko się zaczęło. Jest jeszcze bardziej zrujnowane niż wtedy. Przez chyba ten pożar, który tutaj był.
Obstawiam. What? Czemu to wygląda, jakby tutaj coś kopało? Kurwa, Cassie. Szkoda mi jej teraz, like. For fuck's sake. Nie może być Grzegorz, to nie jest Grzegorz. Obstawiam, że to coś, co nas sprowadziło tutaj, nie jest Grzegorzem. To imituje Grzegorza. Ale zaraz się zapewne przekonamy, co to kurwa jest. Grzyby! Jak się obsrałem. Stupid flashlights! Ja muszę przez to, przez tą wodę przejść? I don't like this. I don't fucking like this. A mi się to mega nie podoba. Kompletnie nie podoba mi się to w ogóle. Prezent. Fast token. Old and outdated is a collector's item. Okay. Kolejny fast token. Na co mi te fast tokeny? Candy Cadet? I am a candy cadet. Come get your candy here. I have candy all day. Every day. Candy. 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 Now I will tell you a story about a mother and her little boy who lived alone in a cabin in the dark woods. Czy to mi zużywa paskojny? But the mother caught it and kept it locked in the basement. Locked in the basement. Czy jest więcej tych fast coinów? No kurwa, nie gadaj, że ja przegapiłem fast coiny w drodze tutaj. Nie usłyszę całej jego historii. Cześć, idę szukać. Jeżeli tutaj nie znajdę, to oznacza, że gdzieś wcześniej, w całym tym przechodzeniu gdzieś były fast coiny. O, tu jest prezent, mam. Kolejny fast coin. Dobra. Przeczeszę całą tą okolicę, widzowie, okej. O, kolejny jest. Dobra, mam nadzieję, że chyba to wszystko. The monster always made scary noises at night, but the mother would tell the boy not to worry because it could never get out. Then she would sing the boy a lullaby to sleep. Monster of beauty. One day, the monster stopped crowing and instead listened and learned the lullaby. Czy jest tego więcej? Monster listened and learned the lullaby. Czy to jest o tym, co tutaj spotkamy? No, no, przeszukałem całą tą okolicę, ale nie znalazłem nic. Moim jedynym przypuszczeniem jest to, że jeżeli podejdę troszkę dalej, ale nie za daleko, mam nadzieję, że nie za daleko, będę w stanie znaleźć kolejne. I don't fucking know. Przeczesałem cały tamten teren, już wszystkie zebrałem. Requires items, yes, yes, it is. Schody w dół. Nie raszuję, bo boję się, że pominę. Chcę usłyszeć całą tą historię. Między nic świecącego się. Why are there burners everywhere? It's like the inside of an oven. Mam kolejne. Burners, czy to nie jest związane z...
true endingiem? No w sumie się tak zastanawiałem, jak montowałem odcinek, skąd wzięły się tam podpalacze przy telewizorach. The monster sang the lullaby. The boy opened the door. Obstawiam, że little boy to jesteśmy my. Monster to jest to, co udawało Gregorego. Czyli kurwa, mam rację. Coś kurde udaje Gregorego, żeby nas zwabić w piwnicę i go uwolnić. Te security node'y po coś były, na coś były, żeby coś przetrzymać. Dokładnie, to jest miejsce, którędy łaził ten Afton. I tu był vent, którym szedł Monty, pamiętam to. Nie mogę, a mogę. Czy to jest kolejny fast token? Nie, comic page. To jest nawiązanie do tego endingu. What in the fuck? Dobra. A mi się to kompletnie teraz nie podoba. Więcej grzybów. Ale to jest kompletna ruina. Spalone wszystko, rozwalone wszystko. Plecak. Czy ten plecak nie należał do Gregorego? Do Grzegorza? Naszego Grześka? Mxes. Co to zrobiło? Coś muszę zrobić? O, dobra, musiałem użyć tego. R. Security protocol is deactivated. Are you sure? Kliknę, nie, no to prawdopodobnie ten śmieć mnie złapie. Komputerowy. Dosłownie, on nie chyba próbował powstrzymać, żebym tutaj zszedł. Gregory! You okay? To nie jest Grzesiek. Oj, to nie jest Grzesiu. To nie jest stanowczo Grzesiu. You saved me. You saved me. Gregory? I'm Gregory. You're not Gregory. What are you? Afton? I'm Gregory. What the f... Roxy! Ona jeszcze... Cassie, can you hear me? Gregory? Is that really you? I mean, really you. I've been trying to reach you all night. I'm not at the pizza place.
Kurwa, wiedziałem! Thing in the basement sounds just like you. How do I know this is you for real? Is there another option? You need to get out of there now. How? My friend has access to the building map. Just follow. My friend, czyli to nie jest Fredongo. Tego co spotkaliśmy, ale czym ty kurwa jesteś? Czy to jest spalony afton? Ja nie wiem. O, dobra, tędy. Ojej, right, okej. Posłucham się typa. Wiem, że za mną jest Grzegorz, nie musisz mi mówić. Ten sprint jest beznadziejny. Cassie! No spieszę się jak tylko mogę. Zamknij ryj. Lewo, prawo. Dobra, chyba dobrze poszedłem. O, nie gadaj. Come on. To jest coraz bliżej. Uf. Czym ty jesteś? W sumie ma łapę jak afton. Cassie, it's me. I think I need to explain a few things. You were never supposed to go to the pizzaplex. That thing in the sinkhole tricked you. I really don't know what it is, but it's been trapped down here a really long time. The Mexis security program was designed to keep it hidden. Wiedziałem. Coś mi mówiło, coś było nie tak. It's not your fault. I know you did it for me. To save me. But we can't risk being followed. I'm sorry. Gregory? No! Pardon? Excuse the... Czy Grzesiek właśnie mnie zwyjebał z windy? Albo bardziej z windą na sam dół? Co jest, kurwa? O co tu chodzi? Okej. Czy jest coś po napisach? Cassie. Roxy żyje. Kurwa mać. Powiem tak, jeżeli mam być szczery z wami, bardzo, bardzo szczery, to DLC było lepsze od oryginału. Stanowczo. Pod wieloma względami. Zastanawia mnie, co to było w piwnicy. I też czy ten Freddy to był nasz Freddy, skoro Grzegorz tam wspomniał, że my friend has a plan, czy coś w tym stylu. To obstawiam, że to, co spotkaliśmy, to nie był nasz... Kurwa, mam zbyt dużo pytań. Mam za dużo pytań co do tego DLC-ka. Czy przejdę... Czy będę szukał secretów? Raczej tak. Ale chwilę muszę sobie odpocząć od tej gry, bo męczę ją dość długo. Czy mi się podobała? Tak. Podobała mi się. I mam nadzieję, że będzie kontynuacja tego. Bo... Z takim cliffhangerem myślę, że domagamy się odpowiedzi, że domagamy się kontynuacji. Ale to było kurna dzikie.